Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Spider-Man Miles Morales. Tutaj już widzę, że pojawiło nam się kolejne wydarzenie, a tym razem uciekinierzy z Tratwy. Tutaj nagrodą jest żeton aktywności, więc myślę, że wypadałoby... Zgodził się na budowę Roxon Plaza. Już to powinno dać wyborcom do myślenia. Tu się zgadzamy. Zmieniając nieco temat. Jak najbardziej zająć się tutaj tą aktywnością. Pani zająć politykę. Kocham to miasto i chcę walczyć o jego dobro. Mój mąż oddał życie broniąc mieszkańców podczas ataku Martina Lee na ratusz. Chcę uczcić jego pamięć, walcząc o moich sąsiadów i przyjaciół. Najlepiej jak potrafię. Powodzenia w wyborach i dziękuję za rozmowę. Dani Fani, przez najbliższą godzinę możecie wziąć udział w czacie z panią Morales na moim blogu. No to od razu tutaj się nimi rozprawmy. Świetnie. No i pięknie. Świetnie, udało nam się to naprawdę idealnie, szybciutko załatwić. Okej. Dostępna nowa aktywność. Patrząc tutaj po kolei, co mamy zaliczone, a co jeszcze nie, no to tutaj wypadałoby jeszcze jedną skrytkę znaleźć. Chociaż może teraz zajmijmy się naszym głównym zadaniem. A, bo tutaj na dole jeszcze mamy takie zasoby, jak takie złote żetony sztuk 22 i takie niebieskie z kluczem sztuk 3. Czyli rozumiem, że jest to tak jakby związane z naszymi gadżetami też, bo na pewno z kostiumami, bo jeżeli sobie tutaj mogę za te żetony kupować nowe kostiumy, modyfikacje wizjera, triangulacja optyczna, skanowanie powoduje oznaczenie wrogów przez ściany, będą oni oznaczeni dopóki nie wyłączysz trybu skradania się, wydłuża czas na wykonanie idealnego uniku. Zapasowe oko zwiększa częstotliwość wypadania amunicji do gadżetów. Kurczę. A tutaj nietykalne ataki po idealnym uniku zadają 50% więcej obrażeń. Zapewnia niewielką ilość zdrowia za każde trafienie wroga ogłuszonego jadem. Ej, no to ja bym to chciała. I co, teraz pytanie, czy będę miała dwa, czy będę miała teraz tylko jedno? Zastąpi, czyli teraz mamy tylko to. Ale jak dla mnie jest to dobra informacja. Zobaczymy, jak wygląda tu kwestia tych gadżetów. Czyli tutaj też możemy sobie to upgrade'ować tymi żetonami. Okej, jeśli chodzi o gadżety, póki co mamy dwa. Wyrzutnia sieci. Tu możemy sobie dodać, zwiększa maksymalny zapas amunicji w wyrzutni sieci o 2. Albo tutaj holodron. Zwiększa obrażenia zadawane przez holodrona. A tu jeszcze co będziemy mieli? Zdalna mina. Wystrzeliwuje minę, którą można zdalnie zdetonować. Po aktywowaniu mina razi wrogów prądem i zadaje im obrażenia. Albo studnia grawitacyjna. Tworzy studnię grawitacyjną, która przyciąga ku sobie i powala wrogów, co czyni ich podatnymi na jadowite ataki. Póki co te holodrony mi się podobają. Tutaj aktywność, jeśli chodzi o kwestie żetonów. No nie wierzę w to. Do odblokowania na poziomie 7 nie było rozmowy, ok. W takim razie musimy poczekać. Dobra, tutaj mamy pierwszą skrzynkę, więc myślę, że wypadałoby najpierw od niej zacząć. Skoro i tak jest po drodze, a i tak pokazują nam się dwa cele na mapie, więc
Myślę, że warto. Myślę, że fajnie by było tutaj zdobyć jak troszeczkę większego skilla, jeśli chodzi o kwestię tego poruszania się po mieście. Myślę, że... Patrz na znacznik. Jacyś goście ukradli auto i uciekają. Dobra, ja najpierw się skupię na skrzynce. Fajnie byłoby tutaj naprawdę umieć tworzyć bardzo ciekawe kombinacje, jeśli chodzi o kwestię ruchów. Dobra, gdzie jest moja skrzynka? Tutaj nic mi się nie wyświetla. Tutaj też nie. Okej, tutaj widzę jakieś elementy, które mi się podświetliły. O co z tym chodzi? No to co? Chyba ich pościgamy, jak już tutaj jesteśmy. Kolejny pościg. Musimy ich dogonić. I wydaje mi się, że tutaj będzie podobna taktyka jak poprzednio. Że wskakujemy na auto i pozbywamy się pasażerów. Świetnie. Okej. Kurczę, ile ich tutaj jest? Naprawdę. Spróbujmy tutaj właśnie wykonać ten nasz idealny atak. No i skradziony pojazd udało się ukończyć doskonale. Dobra, w ludzi tu nie będziemy rzucać. Gdzie jest moja skrzyneczka? Gdzieś tutaj po lewej. Powinna być. Nawet rzekłabym, że gdzieś na wprost. Wesołych świąt! Mimo usilnych prób zepsucia nam świąt przez Spidermana i jego... Dobra, widzę coś, czy to nie to? Prezent. Siebie. J. Johna Jamesona. Chyba nie wolicie jakiegoś starucha włamującego się przez komin? Nasze linie są otwarte, więc dzwońcie i spędźcie ten czas z Mikołajem Johna! Ho, ho, ho! Pora na łyk gorącej... Wielunia, Jared, gdzie moje pianki? Pomagam teściowej w przeprowadzeniu. Skończyły się? Jak to do tego doszło? Dobra, wejdźmy na górę zobaczyć, czy może tam coś nam się rozjaśni. Ze świętami jest brutalna i bezwzględna, ale my się nie poddajemy. Dzwońcie! Jesteśmy praktycznie... przy tej naszej skrytce gdzieś. Czy w jakiś sposób mogę sobie jeszcze ułatwić znalezienie jej? Zastanawia mnie to, ponieważ korzystanie z tego samego skanera nieszczególnie mi to ułatwia sprawę, że niby tutaj, dobra. Kurczę, coraz więcej z nich po prostu tutaj ma świetne... A, dobra, widzę skrzynkę. Świetne miejscówki na dachu, w ogóle naprawdę wypas. Zrobię z tego lepszy użytek. Doskonale. No to teraz... O, tutaj widzę, że kolejna napaść. My tym samym chodźmy w kierunku naszego zadania głównego. Pomóc tej osobie, zanim ją mocniej pobiją.
Ojejku, no chyba nie odpuszczą. Dobra, spróbujmy. Dręczcie kogoś twojego albo twojego rozmiaru. Ktoś odpowiedni przeciwnik. No to sobie tutaj musimy trochę powalczyć. Świetnie. Dobra. Tak jak mówili na tym pierwszym szkolonku, że najlepsze ataki są bez ataków bezpośrednich. Nie będę ukrywać, póki co nie jesteśmy jakoś nadzwyczajnie silni, jeśli chodzi o kwestie pięści. Więc najlepiej tutaj oczywiście pozbawić ich broni i następnie samych ich pokonać tą właśnie też bronią. No i okolica stała się bezpieczniejsza. Świetnie. Rozumiem, że tutaj już jest wszystko ok. Gdybyś się nie zjawił? Na spokojnie. Akurat byliśmy w okolicy, więc no cóż, nie będę ukrywać, że nie miałam tego w planach, ale jednak, jeśli mamy być super bohaterem, no to wypada czasami komuś pomóc. Troszeczkę bardziej. Dobra. Tutaj 30 w górę. Mamy tutaj drzwi. Wejdźmy zatem. Slamazaro, na górze! Drabiny chyboczą się bardziej niż kiedyś. Lepiej uważaj. Dlatego chciałaś się spotkać tutaj. Tak się śpieszyłeś, że chciałam zwiać. Zaklinowało się, pomóż. Nasza stara kapsuła czasu. Nie zapomniałeś kodu? Tak, to było... No to będzie... Nie wierzę. Macie wreszcie zapamiętać ten kod. Nie zawsze będę mógł wam pomagać. Zapamiętamy, zapamiętamy. Zapamiętamy. No, a ten, co chcecie włożyć do tego cacka? Tajną kapsułę czasu. Więcej wiemy tylko my. Bum! Brawo! Nic nie mówcie, nic nie zdradźcie. Ej, Rick, już wiesz, czy weźmiesz tę robotę w Roxxon? Co? Ty masz na nią chrapkę? Może. Czekam, aż przyjdzie oferta. Okej, okay. Konkurencja, co? Wiesz, wiedzą, jak mnie podejść. Chcą, żebym kierował grupą od czystej energii. Znacie mnie. Czysta energia spali świat! Kocham mój nerdofantyl. Zgadnijcie, kto dzwoni. Roxxon. Zaraz wrócę. Chyba pamiętasz kod, co? Ciąg Fibonacciego. Co? Nasza nagroda. No wiesz, nasz konwerter energii robił wrażenie. No. Myślisz, że wciąż jest na wystawie w naukowym? No oby. Wow. Spójrz na nas. Dwoje głąbów. A Rick jak zawsze elegancki. Co? Coś się stało z Rickiem? Kłócicie się albo... Nie. Nie, Miles. Finn. W porządku. Dlaczego straciliśmy kontakt? No, czas na mnie. Na razie. Hej. Następnym razem porozmawiajmy bez tajemnic. Żadnych sekretów. Okej? Ta. Może. Jak będziesz na czas.
Widzimy się, gnomie. Przecież wiesz, że teraz jesteś niższa. Nie tutaj. O, zdobyliśmy jedną z 16 kapsuł czasu. Wciśnij trójkąt, by obejrzeć kapsułę czasu. Gimnazjum nie było wesoło. Finn poszła do liceum Midtown, a ja do Brooklyn Visions. Mieliśmy być w kontakcie, ale... liceum to zupełnie inny świat. A, czyli po prostu na tej zasadzie, że możemy ją sobie poobracać. Okej. Dobrze było się spotkać z Finn. Powinienem znaleźć resztę kapsuł czasu. Ale to później. Muszę wrócić przed wiecem mamy. Mógłbym użyć tego mojego superbiletu. Miejsca szybkiej podróży są teraz zaznaczone na mapie. Przytrzymaj X nad mieszkaniem Milesa lub wejściem do metra, aby skorzystać z szybkiej podróży. A, czyli tam, gdzie mamy takie podwójne zielone strzałeczki, to jest to miejsce szybkiej podróży. Dobra. No to oczywiście skorzystajmy. Telefon jest, karta do metra jest. Masz klucz do domu? Tak, mam. No chodź, bo się spóźnimy. No, ej, stary, nawrzucam ci śniegu do kostiumu. Wciąż go masz na sobie? Tak, no wiesz, tak na wszelki. Będzie dobrze. Idź na wiec. Uwielbiam mieszkać w Harlemie. Targi uliczne, najlepsze jedzenie w mieście i świetna muzyka. No, jest w porządku. Co sądzisz o Rio Morales? Nadal ciężko mi myśleć o mamie jako polityku. Super to wygląda. Nie ma za co. O! Sorry. W przyszłym semestrze muszę pójść z tobą na język migowy. Już praktycznie opanowałem espanol. Carmen, to bardzo... Gloria! Hej! Cześć, Miles. To moja dziewczyna Steph. Właśnie została wolontariuszką FIST. Miło cię poznać. Pewnie będziemy się widywać w domu opieki. Skoro o tym... Ty dostaniesz coś dopiero po przerwie zimowej. Będziemy otwarci. Co? Jak to? A, nic, nieważne. Ciesz się wiecem mamy. Zadzwonię po święta. Miły chłopak. No co, idziemy na wiec? No dobra, chodźmy w kierunku zadania. Powodzenia, pani Morales. Dziękuję ci. Ej, Roxon chce naprawdę mieć wszystko na oku, co? No tak. Dobry wieczór, sąsiedzi. Ta okolica tyle straciła, gdy Roxon zrównał z ziemią ten teren. Hej, w porządku? Ta, po prostu na... Mój tata na tym wietrzu. ...gdzie sprzedawali najlepsze lody w całym Nowym Jorku. I żłobek Juniper. Będzie dobrze, stary. O twoją mamę troszczy się wiele osób. Kościół świętej Teresy, którego chór wypełnił no pieśnią całą okolicę. Jesteś Spiderem. A teraz Roxon przewozi przez miasto Nufon swoje eksperymentalne paliwo. Ale nie mówi o ryzyku. To wiadomość dla Roxon. Człowiek, który wami kieruje, Simon Grimmer, to zabójca. Ta plaza jest świadectwem wszystkiego, co robi. Nie pozwolę jej otworzyć. Underground nie pozwoli. Mamy tu prawo.
dalej! Ani kroku! Spokojnie! No i gdzie usiędzie? Podnieś broń! Pomóż im, a ja twojej mamie. Stójcie! Ani kroku! Pomogę! Jedziemy!